Tak w ogóle, gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Tam jest krzyż. No, jedź ze mnie, próbuj. Tylko tafonie jeden, próbuj. No, ja ci nie zabraniam, jedź. No, znaj swoje miejsce. Ja mam pytanie kontrolne. Czy byłbym w ogóle w stanie się dostać tutaj z powrotem na górę, jeżeli bym się zjebał? No, to takie pytanie bardzo teoretyczne. Prosto. Ponownie dziękuję za to, że mnie nie doceniacie. Jestem bardzo wdzięczny. Osobiście lubię tego typu atrakcje, kiedy po prostu wszyscy uważają mnie za skończonego debila. To jest bardzo przyjemna funkcja. Teraz najtrudniejszy moment. To jest moment. Tu. Jestem krabem. Prawie orgazmu dostałem. Ja wiem, gdzie jest respawn. Szczerze mówiąc, się nie spodziewałem. Zabijać. Chciałem zauważyć, że nie ma więcej wózków, więc jakbym się zjebał z parkoura, to jest w zasadzie koniec. Więc tak naprawdę zjebałem, ponieważ autor mnie przez cały czas nie doceniał, ja przez to sam miałem bardzo niską samoocenę. Po prostu nie spodziewałem się, że w którymś momencie zrobi skok, gdzie faktycznie będę musiał skoczyć, tak na porządnie, a nie podnieść trochę nogę do kolana. Więc ewentualnie to jest wszystko wina autora. Ja jestem za tą teorią. Jo. I tu chyba trzeba skoczyć do tego jeziorka wypełnionego stałą lawą. Jo. Na szczęście zgadłem. Czuję się oszukany. Tak, to też działa. Tutaj też działa. Wygląda jak wejście do bunkra. Latające bombosze. Rajtuzy władzy. Sweter niezniszczalności. Kapelusz przeznaczenia oraz tasek sprawiedliwości. I fabuła ciąg dalszy. Mógłbyś nadawać cyferki tym fabułom. Tak, w końcu po zdobyciu broni potrafiącej zniszczyć PZU możesz ruszyć do walki, podążając otwartym, tajnym przejściem z lewej strony korytarza. W sumie bardzo dobrze, że to napisałeś, bo mogłoby mi to chwilę zająć. 30 sekund dłużej niż bym sobie życzył. Questbook, ponieważ fabuła w poprzednim była zbyt zagmatwana i podążaj za latarniami. Wypierdalę. Tak. Chciałbym się ewentualnie spytać, w jakim celu? Tak ewentualnie chciałbym się spytać, w jakim celu? Oprócz tego jebanego przeskoku, to w jakim celu mam napierdalać przez trawę, która do niczego nie dąży? Ale to moje własne mniemanie, że przygoda Minecraft powinna mieć przygoda, nie napierdalanie mnie po twarzy skakaniem. Ale to są moje dziwne uwagi. Ale tunelu to nie mogłeś zrobić, nie? Łatwiej było latarnię postawić. Nadal mnie zastanawia, po jaką cholerę był zmieniony czas na początku. Skoro potem zaraz było łóżko, a potem nie było żadnych zmian czasu, a cała mapa jest na peaceful. I nie mogę tego zmienić, więc to chyba autor zmienił, jeżeli się nie mylę, tak? Ustawił to. Więc na jaką cholerę? Och. Wezmę na easy. Nie mogę! Włączyłem sobie przecież LAN cheaty i nie mogę tego zmienić. Bez...
Okej. Chyba to jest ten moment, kiedy muszę... Nie muszę iść za latarniami. Piękne. Słowo mi się na sercu robi. Wprawdzie z negatywnych powodów, ale słowo mi się na sercu robi. Ludzie pracujący tutaj nie są w stanie wytrzymać i próbują... Próbują popełnić samobójstwo, ale są po prostu za głupi i skaczą zbyt małej wysokości. Co poradzić? Pierdolone, zjebane, umysłowe zjeby. Brakuje Z, ale to najwidoczniej zbyt głupio brzmiało. Znaczy ja nie mam nic do twojego domu tam ewentualnie, ale dom zwykle ma więcej niż dwie ściany. Ja domyślam się, że tutaj, dokładnie tutaj coś jebło. I po czym autor właśnie zablokował Peaceful. To jest mój domysł. Moim drugim domysłem jest, że tutaj coś pierdolnęło. I autor tym bardziej włączył Peaceful. A trzecim domysłem jest, że tutaj coś pierdolnęło. I autor zjebał, bo nie włączył Peaceful. I potem włączył Peaceful. Yeah. I chuj, nie wyjdę. Nie ma. Nie ma. Próbowali ludzie się wysadzić w powietrze. W PZU. I chuj, nie przejdę dalej. Nie. Chyba, że pójdę naokoło. I to... Daj coś mocno jebnęło, what the fuck. Podejrzewam, że po prostu był zmasowany atak samobójczych pracowników ZUS-u. Oni już nie mogli wytrzymać. Właśnie było widać, że gość tutaj trenuje, dlatego próbował się zjebać, ale zabrali im wszystkie bomby. I takie jest smutne życie ZUS-owca. I nie wiem, gdzie iść. Wezmę sekilow, dziękuję. Tak naprawdę ten napis z PZU jest właśnie nad tymi największymi dziurami, więc prawdopodobnie to Ruscy po prostu wysłali rakiety balistyczne. Strategiczne, przepraszam. Jest różnica. Gościu, masz dziurę w domu. Widzę, że o tym wiesz. Ale tak czy siak należy się... Nie wiedziałeś, widzę. Więc tym bardziej należy się 5 zł informacyjnego. Prześla rachunek, możesz w ratach płacić. To był jakiś taki wiceszef. Taki... Trzeci pionek z kolei w drabinie przedsiębiorczej i on tu wypierdolił. Dlatego jest taki krater. Swoją drogą super creepery były w modzie, który kiedyś recenzowałem. O, dam na końcu odcinka. Fajne creepery, mocne. Właśnie robiłem mega dziury. I mam iść dalej. Ponieważ należy ominąć siedzibę ZUS-u, która w zasadzie została zniszczona przez ataki strategiczne, kinetyczno-strategiczne. Jaki cel był, żeby położyć tą lampę kawałek obok, skoro inne lampy są czasami w debilnych miejscach? O, i znowu kolejka, ponieważ należało przejść ten wielki kawałek mapy. Z żadnego powodu! I trzeba teraz przejechać jeszcze kawałek. To mi przypomina mapę pana Kałasznikowa, który miał gigantyczne puste miasto i nazwałem to pustym, opuszczonym serwerem minecraftowym. Kolejka szybciej. Dziękuję. Ale kolejka fajna. I po co to dziura? Ja wiem co. Czemu jestem w panteonie greckim? Tak,
Tak, to było w planach, tak. I jak zobaczycie kiedyś budynek rządowy, który dotyczy się pieniędzy, to zobaczycie gigantyczne znaki dolara na ścianie. Tak, no jeszcze taki napis, nie? Ojebujemy ciebie dla nas. Taki jest napis. Tak. Zapomniał go tutaj wstawić, ale tak jest na skarbówce. Na urzędzie skarbowym tak jest. I na PZU też tak jest. Jestem tego pewien. Jest wcześniej kolejka górska. Tak. Fabuła ciąg dalszy. Po raz drugi chciałbym zauważyć. W końcu znajdujesz się w głównej siedzibie PZU. Starego pierdziela przetrzymują na najwyższym piętrze. Chciałbym zauważyć, że to jest na Peaceful, więc no. Ja. Za mało wam płacą, co? Żeby się zadzierać z żukiem. Wasze... Jesteście zjebani, chciałbym zauważyć, że jesteście tak ekstremalnie zjebani. Tak, ewentualnie to. Ewentualnie... To was nie stać na cegły i macie zrobione ściany ze zwykłego kamienia! Ewentualnie to. I gdzieś tu jest cały czas lawa. To pewnie dla ludzi, którzy chcą zwrot podatku. Na mój poziom dostosowany, chodzi w dupę. Droga przez magmę, na wprost. To się pisze osobno. To są dwa słowa. Swastyka. Czy słyszałem dynamit? Wiecie co? To ma tyle sensu, co wszystko wcześniej. Ja jestem za. Myślałem się, że tu miał się coś uruchomić. Jop, redstone leci gdzieś sobie i albo go ujebało, albo dałeś mi starą wersję mapy. To byłoby dzisiaj na wszystko. Weszliśmy do oddziału ZUS-u. I stary pierdziel eksplodował. To jest to, co się stało. Albo go eksplodowali, co jest po części prawdą, ponieważ jakby wybuchnęli pierdziela, to by się wydobył cały metan i wszystkie inne gazy wybuchowe, które się były przetwarzane przez ostatnie 60 czy 80 lat z alkoholu. I one jednocześnie jak gaz po prostu wybuchły, jak ogień doszedł do pierdziela i wszystko wypierdoliło. Tak więc oficjalną wersją na dzisiaj jest stary pierdziel nie żyje. PZU też, ale to jest tam szczegół, nie? Ważne jest, że jak wychodzicie z mapy, żeby coś zrobić, żeby wszystko wypierdoliło i żebyście nie wiedzieli, co się dzieje. To jest ważne przy robieniu mapy. To jest ważne. Chciałbym zauważyć ewentualnie dodatkowo, że po raz któryś mapa się zjebała z powodu dynamitu, więc weźcie to sobie pod uwagę, jak ewentualnie robicie jakąś. Ale muszę powiedzieć, że konkretnie wypierdoliło, skoro tylko są tory na dół.
dynamit zacny. Ja mówię do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem, ponieważ... wiecie co, komu, gdzie i po co, na co. I w jakim celu. Wy jesteście kumacie, wy wiecie. Ogórek z wami.